Yo, hej, cześć, siemanko, z tej strony Wkurwiony, witam was w kolejnym odcinku z Clash Royale. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie lightinga na max level, bo już mam taką możliwość, a przy okazji zagramy starym deckiem Lavaloon, właśnie gdzie był lightning, tombstone, goblin gang, arrowsy, balon, minionki, mega minion i lawa. I dzisiaj, słuchajcie, zagramy. Mam już tą możliwość właśnie wymaksowania lightinga. Polecimy z arenką. Nowych zapraszam do subskrybowania i także zapraszam was bardzo serdecznie na mojego Instagrama Wkurwiony Ety. I co? I słuchajcie, lecimy z odcinkiem. Ulepszamy oczywiście tego lightinga. Także lecimy z upgrade'em. Uwaga. Tutaj musi być ten level. Siódmy. I teraz w tym momencie 100 tysięcy golda wleciało. Wow! Max level. Jestem po prostu naprawdę happy. Happy jestem. Dobra. Także co? Zaczynamy? Zaczynamy arenkę, kurde. Zagramy sobie arenki troszkę. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Dobra. Dawno, słuchajcie, tym deckiem nie grałem. Oj, kurde, kiedy ja ostatni raz grałem tym deckiem, to jest po prostu masakra. Oj, 13 level od razu nam wylosowało. Super. Cieszę się. Lawa. Tutaj na prawą stronę. No i co my tutaj mamy? Czy będzie Hog Rider? Nie ma Hog Ridera. Ale jest tam Tesla. Dobra. Dobrze, że te bacy wyrzucił na początku już. Także ja sobie chyba mogę zagrać balonem od razu. W sumie nie spodziewam się tu jakiegoś, kurde, wiecie. Oj, kurde, muszę tutaj ten wyrzucić niestety. A i on tu zagrał, proszę państwa, czym? Bombą. No i oczywiście jeszcze wyrzucił sobie arrowsy. Tak, rakieta, arrowsy, bacy i co by pan tutaj jeszcze chciał? Co by pan tu jeszcze chciał, co? Dobra, gości się cieszy. Ciesz się, bo... Wow, jeszcze loga ma, no nieźle, kurde. To ciekawe, co to za deck jest. Serio. Bo zaczynam się mega martwić. Dobra. Mega najcić. Zaczynam się mega najcić. Dobra. To niech sobie tutaj stoi. To nam w ogóle nie będzie przeszkadzało. Czyli muszę grać chyba mega minionem. Bez balona teraz, kurde, bo on jakby nam będzie rakietować bez przerwy, to będziemy niestety w dupce będziemy. Czy lightinga? Nie wiem, czy zużyć lightinga na tą Teslę. Dobra. Poczekajmy. Bo lighting jest naprawdę bardzo dobry. Tylko, że musimy właśnie wyczuć go. Kurde. Zepsułem. Halo, patrzcie się, ja teraz wrzucę arrowsy, tak? Dobra, trudno. Dobra, balon w ciemno poleci. Uwaga. I także arrowsy polecą, dobra. W ciemno. Yeah! Ale go wyczułem. Fantastycznie. Fantastyczne zagranie. On tutaj próbuje mi zasłonić, żebym czasem nie widział, jak bardzo mocno obijam jego wieżę. Dobra. Tombstone. Na spokojnie. Lawa, teraz uwaga. Prawy bok, znowu to samo, powtarzamy. Znowu balon. Nasz przeciwnik chyba się już, słuchajcie, poddał. Poddał się nasz przeciwnik, tak mi się w sumie wydaje. Chyba, że wyrzuci specjalnie rakietę teraz na koniec. Musimy być naprawdę bardzo czujni. Mega minion. Tutaj sobie dorzucić. No i słuchajcie, on niestety się poddał, bo tamte arrowsy mnie bardzo mocno uratowały. On tam wyrzucił goblin gang, później bacy i wiecie. Chłopak się troszkę zgubił, no i ten balon dość spory damage mu zadał. No i uwaga, słuchajcie, jak to pięknie jest grać, kurde, takim bardzo mocnym deckiem. Stary Lavaloon, ale jeszcze, no słuchajcie, ten lighting był znerfiony, więc tutaj dużo osób nie gra tym lightingiem już, ale no, można, nie? Dobra, przyspieszamy tą skrzyneczkę archerki i uwaga, lecimy z kolejną walką, uwaga, Juan. Albo Jules Anne. Nie no, Juan. Dobra, Tombstone. Na środek tutaj, tak żeby ściągnąć te wszystkie jednostki. Dobra. Przecież kurde, mogłem wyrzucić mega miniona, ale i tak, dobra, spoko, arrowsy, dobra. Easy. Czyli tutaj słuchajcie, jest deck Hog plus Miner. To może ja zaczynam sobie raid na spokojnie. Zobaczymy, co tam będzie mieć przeciwnik. To jest, słuchajcie, 12 level. Dobra. Palce na kartach muszą być, pamiętajcie o tym. Być może przeciwnik znowu nam odda walkę. Nie, gra teraz Giantem.
Ula la 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 la. Kurde, oby nie miał czegoś, czegoś bardzo mocnego, jeśli chodzi o horda. A, ma hordę i rąbany, no. Kurde, jeden minionek przeżył, źle wkurzony wyrzucił. No niestety. Się mówi trudno. No to słuchajcie, skoro on zapował, to ja w tym momencie mogę właśnie wyrzucić... Dobra, muszę przykryć teraz tego wizarda. Kurde, nie tak to miało wyglądać, wkurwiony. Dobra. Oj. I w tym momencie lawa papsy. No i on tutaj co zrobił, słuchajcie? Wyrzucił arrowsy na moje jednostki. Dobra, spokojnie. Wkurwiony tu ma kontrolę nad tym panem. Dobra, lawa hunt. Dobra, nawet nie blokuje tego minera, nawet, to znaczy go nie kontruje. Bo ten miner na trzecim levelu troszkę nam obije tej wieży, ale słuchajcie, my musimy teraz push budować. Musimy uważać na hordę minionów, to jest w sumie najważniejsze, żeby czasem nie wtopić przez tą hordę minionów. Dobra. Chyba, że wyrzucamy w ciemno. Oj. No, tu mnie przeciwnik naprawdę bardzo mocno zaskoczył. Dobra, lawa znowu. Wkurzymy go troszkę. Troszkę go, kurde, zdenerwujemy, bo chcę go zrobić na trójeczkę. Dobra. Dobra, zablokować tego, kurde, wariata tutaj. Dobra, ja myślę, że moja wieża już będzie. To jest w sumie więcej niż pewne. Zaraz sobie wyrzucę w ciemno. Ale wiecie co, jeszcze nie zużyłem tego lightninga ani razu. Dobra, to teraz przynajmniej sobie zużyję. Haha! Jak, słuchajcie, zrobiłem to masakrycznie. 315 i chyba, że wrzuci arrowsy? Nie, dobra, pęknął. Super, nice, słuchajcie, zostawcie kciuki w górę. No, tu był hog troszkę słaby, ale no, słuchajcie, pozory mylą. Hog na 10, a różnie bywa. Czasem się przegrało z takim hogiem, no jak, słuchajcie. Jak się trafia na mocnych graczy, to oj, to bardzo ciężko jest czasem, bardzo ciężko jest. Dobra, co my tutaj mamy? 12 level, Tombstone na środek. Tombstone, uwaga. Tylko ciekawe, czy jak coś rzuci po prawej stronie, to ciekawe, czy to obije ten. Dobra, znowu Giant, level 11. Zabawa tkwi w to fifi. Słuchajcie, to żadne lokowanie produktu jest, to nie jest żadne lokowanie. Po prostu tak sobie mówię, to mi się tak fajnie mówi. Dobra, ten mega minion, martwi mnie tylko ten balon tutaj. Czy on wyrzuci arrowsy? Wyrzuci arrowsy, kurde, świetnie. Dobra, słuchajcie, no to niestety. Wow, poizomował to, ale goblinki przeżyły i to jest, słuchajcie, no, naj... O, dobra, tamten goblinek przeżył. O, yeah, kurde mać. Patrzcie się. Ale go zaskoczyłem, co nie? Tym lightingiem teraz, no. Wkurwiony lubi zaskakiwać ludzi, swoich graczy. Minuta 50. Ale nie, serio, kurde, ale mnie zaskoczył. Serio, mówię wam serio. Dobra. Muszę, słuchajcie, musiałem tak zrobić. Dobra, spróbujmy sobie jeszcze ściągnąć tego. Jezu, co za giant głupi! Ty głupku! Jej, jaki giant! No ja to zepsułem teraz. Dobra, on wyrzucił te szkielety, to znaczy on teraz sobie tylko w tym momencie sobie przeładował to. Przeładował sobie cały deck, czyli ma teraz balona, ma mega miniona i ma... Co on tam ma jeszcze? Jejku! To za deck! Giant balon, ostatnio graliśmy takim deckiem na moim smurf koncie. Lawa leci, lawa. To jest bardzo ciekawa sprawa, że leci lawa. Dobra, co on tam będzie mieć? Dobra, słuchajcie, W Eli. Teraz, w tym momencie. Ostatnia minuta nam została. Kurde, prawie żem trafił tego. Ale mega minion, ładnie się tutaj skupił na tym. Słuchajcie, na... No... Na balonie prawie, że. Dobra, uwaga, i teraz. Kurde, mać. Ale Lipson. Lipson. I to bardzo duży Lipson, dobra. Ej, halo!
Halo, to tak nie będzie. Dobra, ej, halo. Wow. Wow, ale go teraz zaskoczyłem. Co nie? Dobra, wygrana. Jupi jajaj, słuchajcie. Można? Można wygrać. Tylko trzeba chcieć. Super. Nice. I kurde, myślałem, że poleci Golden Chat, ale tamten przeciwnik mnie naprawdę bardzo zaskoczył, bardzo mocno. No i słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o ten dzisiejszy odcinek. Zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, a także do lajkowania. Tak ten deck wygląda, jest to max deck, ale jaki piękny, naprawdę, słuchajcie. Troszkę sobie pogram jeszcze tym deckiem, pobawię się i widzimy się w następnych odcinkach. To tyle, pozdrawiam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Trzymajcie się cieplutko, do następnego. Yo, pozdro.